Na pewno wiecie, gdzie jest Borholm, ale czy znacie małą wysepkę powyżej Borholmu? Dzień dobry. Jest 1:15 i dopływamy do Kristiansand. Kiedyś była tu twierdza kontrolująca szlaki morskie na Bałtyku. Na wyspę można dostać się tylko statkiem albo jachtem. Spotkać tam można duże mewy, małe mewy, foki, które już były w morzu oraz takie, które dopiero tam wskakują. Ale żeby to wszystko zobaczyć, musimy tam najpierw dopłynąć. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, wczoraj wyruszyliśmy o 7 rano z Łeby. Teraz po przepłynięciu prawie 90 mil dopływamy do wyspy. Jest godzina 2. Dopływamy do Borholmu i do wyspy Kristiansand. 6 mil nam zostało. O! Dzień dobry! Dzień dobry, księżyc. Pospałem? Ile tam 3 godzin? Pół. Dopływamy do Kristiansand. Robi się coraz jaśniej, coraz przyjemniej. Tam taki ładny księżyc się pojawił. Taki ładny Arkadiusz się pojawił. No i zaraz idziemy. Lulu! To 10:15. Zaparkowaliśmy i idziemy odpoczywać. Jeszcze łyk herbaty. Bez rumu niestety. Spać. A tu kot przypomniał sobie, że ma łazienkę. Z niej korzysta. Kot naprawdę musiałeś teraz. W takim momencie. 8:05, pobudka, szybkie odstawienie się od sąsiadów, wyszliśmy z portu, weszliśmy do portu. 8:15, idziemy spać dalej. Tak właśnie żeglarze sobie nawzajem pomagają. Jeden dopływa, jak ktoś ma wolny, to podchodzi, pomaga. A my teraz już trochę wyspani, idziemy na spacer po wyspie i spotykamy pierwszych mieszkańców. Tu mamusia na nas krzyczy. No przecież nic im nie robimy, no. A my się napatoczyły. Kot ładny, nawigacyjny. Czego się dzieje? Szukam flagi, bandery. A, żeby pod salingiem powiesić. No tak. Po przypłynięciu do innego kraju wiesza się pod prawym salingiem banderkę danego kraju. Czyli na przykład myśmy teraz przypłynęli do Danii i powiesiliśmy duńską banderkę. Tutaj śniadanie, się robi śniadanie. Takie śniadanie na Kristiansand. Dzisiaj mamy szansę zobaczyć, jak funkcjonuje cały dzień w Kristiansand, dlatego że my tu zostajemy na noc. Przypłynęliśmy o 4:00, trochę się wyspaliśmy i będziemy patrzeć, jak normalnie ludzie funkcjonują, czyli przypływają w dzień, chodzą 2 godziny i znikają, albo już wychodzą po prostu wyspani po nocy, tak jak my to jutro zrobimy. A tu odpływają nasi sąsiedzi. Takie olbrzymie. A my linię chyba, co? Płatność w porcie dokonuje się przez stronę internetową taliweb.dk, kartą kredytową i wszystko jest tutaj zdalne. Dużo portów w Danii w ten sposób funkcjonuje i jest to z jednej strony wygodne, z drugiej strony niekoniecznie. Jak ktoś nie ma internetu, to nie zapłaci i trzeba wtedy kombinować. Ale Dania słynie z tego, że większość portów ma bezobsługowych. Kiedyś były to automaty, a teraz jest po prostu
przez impotent. Fajnie się to zrobiłem. Biały jacht musi na chwilę wyjść z portu, aby jachtberg mógł wyjść w morze. Jak to się mówi, stopy wody to kilo. Dziękujemy za miłe spotkanie i pozdrawiamy załogę Berga. A jakbyście chcieli z nimi popływać, to link do ich strony znajdziecie w opisie. Patrz, co tam się dzieje. Cały zestaw. O, tamta idzie. Jak w zoo jesteś? No nie, tylko oni. O, tam robi. Oni płyną do tych fotów. Właśnie trochę przestraszyli. To ma lepszą technikę. No. Przyjechał na plecach. Popatrzcie, czy do niego nie foka. O, tak. Teraz wyjdzie na skały. Trochę się boją i skoczyć na głowę. Siedziecie. No ta wyspa taka mała, romantyczna, nie? Rzućcie mi jabłuszko. A tu są foki. No niesamowicie. A tu są foki. Weź to jabłuszko. I będzie świat miał przekitradę. Kto kogo namówił? Ewa? Wzięłam jabłuszko. A, Adam dał ci. Arek. Tam teraz jest taki komentarz. Byli już Państwo na Bornholmie, a teraz zwiedzają Państwo wyspę Kristiansand. Na wyspie Kristiansand można zobaczyć zabytkowe budowle, jak również jest bardzo rzadko spotykanego Arka i Magdę. O, co ty tu robisz? Owka, a ty dzień dobry. Chciałabyś mi... Czy jabłko? Chyba jabłko. Liczę do jednego.
Zjem sobie jabłko. Ja też chcę. To się może źle skończyć. Zaraz będzie ich tu 500. Ale zabulgotał. Jest, trzecia. Hop, dwa. Będą tutaj, patrz, zmują, kotwicę puścili. O, o nie, naprawdę? Aha. Rzeczywiście, coś tam sypało się. O, tu mewy. Przyszły nas odwiedzić. Cześć, mewka. To mewka, Erka. Mega. Niam. Niam, niam, niam. W ogóle się nie boi. Chyba się przygotowują do abordażu. Aż się foka obudziła. Więcej tego mają? Mam, że mają po dwie. Patrz. Łapka na mewy. To są dwie różne mewy. To jest mewa typu mewa. Nie no, inne kształty mają. Państwo na pewno nam powiedzą, kto jest jaką mewą. No ta jest odważniejsza. To jest mewa typu mewa. I teraz obydwie idą. Tu jest ogryzek. Proszę, to jest dla ciebie. Dzień dobry. No, będziesz gwiazdą telewizji teraz. Przedstaw się ładnie. Dzień dobry. Nazywam się Ewa. Jestem mewa. Ładnie, ładnie, tak. Z lewy profil mam lepszy. No możesz jeszcze coś powiedzieć do mikrofonu. No to mniejsze działaś. Tu sobie jemy obiad. Nie wiem skąd jest kaszanka. Specjalna kaszanka. Mam wam przepyszna. I sobie właśnie odpoczywamy po spacerku. I po spacerze sobie odpoczywamy. A jak pamiętacie, sprzed chwili przypłynął wielki, wielki statek. Jak okręt wojenno-desantowy. To eskadra płynie. Elegancko. Coś się kroi. Teraz atrakcją będzie to, żeby jeździć pontonem. Wszyscy sobie pontonem. A teraz po obiedzie idziemy zwiedzać wyspę. W XVII wieku Dania dzięki wyspie Christiansø miała kontrolę nad szlakami morskimi Bałtyku. Powstały wtedy mury obronne oraz baszty. Później twierdzę wykorzystywano jako więzienie. Ucieczka stąd była praktycznie niemożliwa. W sezonie letnim wyspę odwiedza około 80 tysięcy gości. Obecnie na wyspie mieszka około 100 osób. Jednak życie na wyspie nie należy do łatwych. Na przykład nie ma źródła słodkiej wody. Do dyspozycji jest jedynie deszczówka. Dlatego na przykład toalety spłukiwane są wodą słoną. Na wyspie obowiązuje również zakaz trzymania zwierząt domowych, aby przez przypadek nie doszło do zanieczyszczenia wody słodkiej. Wyjątki stanowią tylko świnki morskie lub króliki, ale również one muszą być w zamknięciu. Do dyspozycji turystów jest bardzo dobrze wyposażone pole namiotowe.
hotelu znajduje się aż 7 pokoi. Cały dzień mieliśmy na odpoczynek, pospacerowaliśmy, pozwiedzaliśmy, a jutro po wypoczętej nocy, wyspanej, płyniemy dalej. Naprawdę bardzo polecamy to miejsce. Mieszkańcy chcieli zadbać również o swoje zęby, zatem gabinet stomatologiczny przyjmuje 3 razy w roku. Tak dokładnie wyspy jeszcze nigdy żeśmy nie zwiedzili. 2 razy. 2 razy. 2 razy. 2. Bardzo serdecznie polecamy, bo jest piękne miejsce, zwłaszcza przy takiej pogodzie. Dzisiaj cisza przyjemnie, foki się wylegują, my się wylegujemy. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować. To naprawdę nam pomaga.